Polska służba zdrowia byłaby najlepsza na świecie, gdyby Polacy może tyle nie chorowali, a tak wszystko jest problemem, od kadr poczynając. W śląskim NFZ właśnie dobiega kadencja dyrektora Jerzego Szafronowicza, dobiega końca oczywiście, choć na stanowisku pozostanie pewnie do marca, już teraz ogłosił, że zaczyna się pakować. To oczywiście uruchomiło lawinę spekulacji, w której tradycyjnie już przy okazji tego typu stanowisk pojawia się nazwisko Andrzeja Sośnierza. Poseł PiS wydaje się oczywistym i naturalnym kandydatem na nowego szefa NFZ. I teraz ważne jest to, co powinno paść w tym zdaniu posłowie, ale Sośnierz w samym PiS ma wielu przeciwników, nie wspominając o tym, że w NFZ toczą się personalne rozgrywki. Wśród zarzutów pod jego adresem Sośnierza jeden jest szczególnie pouczający w dzisiejszych czasach. Sośnierz często ma własne zdanie, myśli samodzielnie, nie obawia się tego zdania wypowiadać. No, dziś samodzielne myślenie, jak widać, to zarzut. Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jutro rano w Radiu Piekary. Marcin Zasada, zapraszam na godzinę 7:30. Radio Piekary.